Kto jest według Ciebie w tym momencie najlepszym ciężkim w Polsce? Myślę, że w tej chwili najlepszy jest Mariusz Wach. A na którym miejscu klasyfikujesz Artura Szpilkę? Na drugim, na trzecim miejscu Rekowskiego. Gdyby dzisiaj doszło do walki Szpilki z Wachem, kto by ją wygrał? Myślę, że wygrałby Wach i to raczej przed czasem. Wynika to z tego, że jest znacznie wyższy, ma znacznie lepszy zasięg ramion, znacznie twardszą szczękę. Artur jest szybszy, ale ciągle jeszcze popełnia błędy w obronie i sądzę, że Wach, nawet jeśli by przegrywał na punkty, to wcześniej czy później sięgnąłby Artura prawą. Rozmawialiśmy o walkach polsko-polskich. Czy one mają wielu zwolenników, ale także wielu przeciwników? Jak Ty do tego podchodzisz? Ja podchodzę, dla mnie sport to jest show business, właściwie dla każdego. No, tak naprawdę telewizja płaci za oglądalność i walki polsko-polskie niewątpliwie budzą dużo większe emocje niż inne walki. Oczywiście musi do nich dochodzić w momencie, kiedy ma to sens. A jakie jest dzisiaj takie najbardziej pikantne polsko-polskie zestawienie? Niewątpliwie najwięcej emocji budziłoby walka Szpilki z Wodarczykiem. Ze względu na jakieś ostatnie historie i ich historie nielubienia się nawzajem. No z tym, że ta walka z punktu widzenia Wodarczyka ma sens tylko i wyłącznie wtedy, jeśli przegra z Drozdą. Tak? Wtedy jest to walka, która zagwarantuje mu duże pieniądze. A wierzysz w to, że Krzysztof Wodarczyk odzyska tytuł Mistrza Świata? No nie, szczerze powiedziawszy myślę, że Drozd wygra i może wygrać bardziej zdecydowanie niż ostatnio, choć wtedy już wygrał zdecydowanie. Natomiast no, z drugiej strony Krzysiek może wygrać z każdym i w każdej chwili. Choć faworytem według mnie jest Drozd. A byłby w stanie wygrać ze Szpilką? Byłby w stanie wygrać ze Szpilką, bo ma czym uderzyć, a Szpilka nie ma najmocniejszej szczęki na świecie. Oczywiście jeśli Szpila by zaboksował tak jak z Tomkiem Adamkiem, czyli bardzo konsekwentnie, taktycznie, dużo poruszania się, dużo ciosów prostych, schodzenie z linii, to myślę, że mógłby wygrać tą walkę bez większych problemów. Krzysiek jest wolniejszy od Szpilki, mimo że boksuje kategorii niżej i ma dużo gorszą pracę nóg. Natomiast tam, gdzie w grę wchodzą emocje, to nie wszystko da się przewidzieć i akurat Artur jest takim zawodnikiem no, bardzo emocjonalny. On w tych walkach, gdzie przeciwnik był niebezpieczny, tak jak z McLeanem czy z Adamkiem, zmobilizował się, nie traktował tego osobiście, boksował bardzo konsekwentnie, taktycznie, ale myślę, że do w cudzysłowie małego Krzyśka Wodarczyka, małego w sensie niższej kategorii, no by się znacznie więcej ryzykował i odsłaniał się, chcąc wygrać walkę przed czasem. Diablo już od dawna mówi o tym, że chciałby się przenieść do ciężkiej. Czy to jest w ogóle dla niego odpowiednie miejsce? Nie sądzę. No, Krzysiek nie ma warunków na kategorię ciężką, oprócz mocnego uderzenia. I myślę, że to jest z jego strony szukanie pieniędzy. Czemu akurat nie ma się co dziwić, bo na tym polega boks zawodowy. No tylko też, jak się przejdzie do kategorii ciężkiej, to za walkę z nikim dostanie grosze w porównaniu do tego, co dostawał będąc mistrzem świata w kategorii lekko-ciężkiej.